No hej, witajcie na kanale Willyper, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne, jak i system chłodzenia do nich, szczególnie ten z silników, to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak instalujemy cooling cancel, czyli water cooling cancel do Tesli Model S, a dokładnie do Large Drive Unit. Także oglądajcie. Tak jak powiedziałem już w zapowiedzi, w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak wymieniamy ten oto klasyczny system chłodzenia cieczą, w tym oto silniku na system, w którym tak naprawdę tego chłodzenia cieczą nie ma. Tak jak zresztą też zapowiadałem wcześniej i mówiłem na niektórych naszych odcinkach, ja osobiście jestem średnim zwolennikiem tego rozwiązania, z tego względu, że na pewno będą pojawiały się wyższe temperatury na inwerterze, co będzie powodowało, że moc w silniku będzie ograniczona. Natomiast niewątpliwie jakby wyłączymy całkowicie jeden potencjalny problem, który ten silnik posiada, czyli nie będzie wody przepływającej przez wirnik, co spowoduje, że tej wody tam nigdy w stojanie też nie będzie i tego błędu związanego z izolacją, czy z utratą izolacji, czy przebiciem na stojanie już nigdy w tym samochodzie być nie będzie. A dodatkowo chciałem też przypomnieć, że bardzo podobny silnik z Tesli Model S, przepraszam, z Tesli Roadster, nigdy tego chłodzenia cieczą nie miał, a funkcjonował, tylko miał po prostu przelimitowaną moc. Także, no cóż, zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Dzisiejszym głównym aktorem będzie nasz kolega Jewgeni Żenia, który będzie dla Was tą operację wykonywał i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Przy okazji, jako że nagrywamy wstęp już troszeczkę post factum i silnik już był wyciągany, to od razu Was poinformuję, że tylny silnik został wyjęty z tej Tesli Model S. Przy okazji znaleźliśmy jakieś tam problemy w zawieszeniu, ale to jest zupełnie odrębna sytuacja. Silnik ogólnie jest w dobrym stanie. Klient robi to prewencyjnie, tak? Czyli klient podjął decyzję o prewencyjnym zabezpieczeniu silnika przed wyciekami cieczy do środka i zdecydował się właśnie zrobić to w ten sposób, czyli zrobić ten water cooling cancel tutaj w tym swoim silniku. Także dziękujemy przede wszystkim klientowi za okazane zaufanie. Razem z nim przechodzimy przez tą drogę. No i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Znowu powtarzam, że ja osobiście uważam i tak naprawdę na takie rozwiązanie chyba bym raczej promował, czyli takie, gdzie byśmy chłodzenie tą glisantyną G48 zamieniali po prostu na olej. Najlepiej, żeby to byłby olej tożsamy z olejem transformatorowym. Wtedy tak naprawdę ten olej zawsze mógłby się znajdować w stojanie i nigdy nie byłoby problemu, bo olej transformatorowy jest po prostu dostosowany do pracy w takim środowisku i on nie przegryza izolacji na stojanie. Tak czy siak, teraz Wiktoria wrzuci ten moment, kiedy Jewgeni wyciąga ten silnik, później wrzuci ten fragment, kiedy Żenia zainstaluje ten cały system, a później zobaczymy, jak samochód będzie sobie radził.
Tak jak widzieliście na materiale, Żenia zdołał zainstalować całe urządzenie do silnika, czyli do tego large drive unitu, który zresztą leży też za mną. To akurat nie jest ten, to jest już kolejny, z którym się chłopaki zajmują. Niestety nie udało nam się nakręcić tego, jak już Żenia z powrotem wkładał ten silnik, natomiast zapewniam was, że ten silnik wrócił, klient samochodem pojechał i czekamy na dalsze jego informacje dotyczące tego, jak to się używa. Także jak tylko będziemy mieli te informacje, to zaprosimy klienta do nas i zrobimy z nim krótki wywiad oraz sprawdzimy, jak to wszystko działało. Także dziękuję wam za oglądanie, subskrybowanie, lajkowanie naszego kanału. Serdecznie zapraszam do wspierania. Trzymajcie się, cześć!